kobiety w biznesie, szczególnie w Polsce, bardzo dobrze sobie radzą i są wyjątkowo przedsiębiorcze. Polska jest liderką wśród krajów, które mają największą liczbę przedsiębiorczyń. Polskie przedsiębiorczynie są bardzo kreatywne, są świetnymi startuperkami. Własna działalność, myślę, że jest to rozwiązanie dla kobiet, które są odważne, dla kobiet, które nie boją się kroczyć swoją drogą. Nie jest to rozwiązanie dla wszystkich. Potrzeba dużo siły, wytrwałości, często też do działania w państwie, które jeszcze nie do końca sprzyja przedsiębiorcom. Jeśli ktoś chce otworzyć swoją działalność gospodarczą, to powinien odpowiedzieć sobie na jedno pytanie: po co? Żeby osiągnąć sukces w czymkolwiek, muszę wiedzieć, do czego zdążam. Czyli muszę wyznaczyć sobie jakieś kamienie milowe, które będą mi pokazywały, że okej, osiągnęłam to, mogę pójść dalej. Cóż utrudnia osiągnięcie sukcesu? Jesteśmy często gdzieś wtłoczone w role społeczne. W role takie, które wynikają czy z naszego wychowania, czy z naszych doświadczeń życiowych. Od kobiet oczekuje się, że będą bardzo miłymi osobami, a prowadzenie biznesu nie zawsze wiąże się z tym, że będzie się miłą osobą. Bardzo dużo wymaga prowadzenie biznesu też męskich jakości i w momencie, kiedy kobiety uruchamiają te męskie jakości, no nie zawsze jest to dobrze widziane przez innych. No i oczywiście muszą udowadniać to, że są tak samo skuteczne, tak samo przedsiębiorcze. Kiedy kobiety już przekroczą wszelkie progi i przestaną wierzyć w takie negatywne głosy, że im się nie uda i rzeczywiście biorą biznes w swoje ręce, to odnoszą bardzo duże sukcesy. Opierają się na swojej niesamowitej elastyczności, wielozadaniowości, umiejętności łączenia wielu ról. Wiem, jak budować relacje. To jest taki trend właśnie liderów przyszłości, którzy będą głównie na tym się opierać, na relacjach, na szacunku, na współpracy i na tym opieramy nasze biznesy i dzięki temu one są bardzo efektywne.